Tymczasem młodzież z Niemiec będzie uczyć się o Holokauście i o Polakach, którzy ratowali Żydów przed zagładą w Muzeum imienia rodziny Ulmów w Markowej. Zadeklarował to minister do spraw edukacji z niemieckiego kraju Zary, który wraz z delegacją odwiedził otwartą w ubiegłym roku placówkę. Muzeum w Markowej zwiedziło już w sumie ponad 45 tysięcy osób. Poza Polakami najwięcej było grup z Izraela. Przez Muzeum w Markowej w ciągu niespełna roku przewinęły się grupy niemal z całej Europy i Stanów Zjednoczonych. Zostali złożeni w zbiorowych mogiłach wykopani, pochowani Ulmowie na pobliskim cmentarzu, żydowskie ofiary na pobliskim również cmentarzu w Jagielle, nie chciał. To delegacja z niemieckiego kraju Sary. Es ist für Deutsche eine große Ehre, überhaupt hierher kommen zu dürfen. Jako obywatel Niemiec uznałem za stosowne, aby odwiedzić Markową i w ten sposób złożyć hołd ofiarom Holokaustu i tym, którzy udzielali pomocy Żydom. Jako niemiecki minister czuję się w obowiązku, aby tu być i przypomnieć tym, którzy być może nie pamiętają, ile bólu i cierpienia naród niemiecki sprowadził na okupowane tereny. To jest potrzebne także dlatego, by nasze pokolenie i następne pamiętały, jaką wartością jest pokój. Przedstawiciele niemieckiej delegacji przyznają, że poznanie historii rodziny Ulmów to bardzo ciężkie przeżycie psychiczne. Józef i Wiktoria oraz sześcioro ich dzieci zginęli z ukrywanymi przez siebie Żydami. Wiktoria została rozstrzelana w 9. miesiącu ciąży. Muzeum w Markowej przypomina także o setkach innych podobnych historii. Wystawa jest bardzo nowoczesna, multimedialna, taka odpowiednia, myślę, że i dla młodzieży, młodzież może zainteresować, także bardzo pozytywne wrażenie odniosłam. Od dnia otwarcia w marcu ubiegłego roku muzeum odwiedziło 45 tysięcy osób. Jedni są zszokowani, inni wzruszeni. Nikt nie pozostaje obojętny. Na pewno robią wrażenie relacje, które są zobrazowane czy też nagrane. Mówię tutaj o Polakach, ale nie tylko Polakach, bo i również Żydach, którzy również relacjonują, jak to z ich punktu widzenia wyglądało wtedy, czy z punktu widzenia ich rodziców, bo mówimy też o drugim pokoleniu powojennym. Ewa Koper zajmuje się badaniem historii Żydów ocalałych z Holokaustu. Jest pracownikiem Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu. W Markowej była, zanim powstało tu muzeum, bo tak bardzo zaciekawiła ją historia rodziny Ulmów. Utworzenie placówki według niej było konieczne dla pamięci historycznej. Potrzebna właśnie była taka instytucja, która zajmie się konkretnie tymi ludźmi i wyszukiwaniem tych historii, bo wciąż jest możliwe bardzo, bardzo wiele właśnie materiału zebrać, tego materiału w następnej kolejności poddać, prawda, analizie, opracowaniom i upowszechniać, żeby każdy wiedział, na jaką skalę była niesiona pomoc, kto niósł tą pomoc. W ramach obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Markowej Ewa Koper mówiła o swoich spotkaniach ze świadkami historii, o ocalałych z Holokaustu, między innymi o urodzonej pod Lubaczowem, a uratowanej dzięki Polakom ze Lwowa Ruzi Rejnisz, która całe swoje życie poświęciła pomocy innym.